Poradziła sobie pani kiedyś z nowotworem? Pamiętam, że kiedyś opowiadała pani dziennikarce Gwarka, jak musiała radzić sobie z niezbyt życzliwymi jurorami w czasie konkursów Bikini Fitness. Natomiast jak pani sobie radzi z tą samoizolacją w tej chwili? To znaczy, ja cały czas postępuję zgodnie z pewnymi zasadami. Wstaję dziennie o 5 rano. Zrobiłam sobie taką listę moich codziennych rytuałów, a że na co dzień do pracy też wstawałam koło 5, w pół do 5. Moim pierwszym posiłkiem niestety, istety jest kawa. Natomiast w związku z tym, że o może tutaj widać, mam nowego przyjaciela, takiego mojego drugiego syna, oczywiście książkę, wszystkie te czynności, na które nie miałam czasu, kiedy tak intensywnie pracowałam i trenowałam, startowałam w zawodach, teraz je nadrabiam po prostu. 5 rano wstaję, szybki prysznic, szybka kawa, wzięłam sobie też taki limit 5 okrążeń wokół domu na spacerze z moim malutkim psem. Natomiast potem przygotowuję wszystkie inne czynności w domu. Mam syna, męża, więc przygotowuję im śniadania, przygotowuję wszystkie rzeczy do obiadu. Potem następnie non-stop mój pies cały czas mi towarzyszy, ale nadrabiam też porządki domowe. Dzisiaj akurat porządkowałam całą górę domu, a mam akurat to szczęście, że mieszkam w domku jednorodzinnym i nie ukrywam, że jest tu bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, na które właśnie nie miałam czasu wtedy, kiedy pracowałam. No i dziennie zakładam sobie jakąś taką listę. Nie jest ich tak bardzo dużo, żeby nie wiadomo, jak długo będzie trwała ta sytuacja, żeby szybko się nie wypełniła i żeby nie została bezrobotna. Mam jeszcze piwnicę, więc w tej piwnicy mamy taką malutką siłownię, w której właśnie trenujemy z mężem i z synem. Jakiś czas temu syn właśnie wpadł na pomysł, żeby zrobić w jednym pomieszczeniu taki mały nasz azyl domowy do ćwiczeń. I co drugi dzień trenuję siłowo właśnie w piwnicy. Wczoraj wyszłam nawet przed dom sobie zrobić parę wykroków ćwiczeń na świeżym powietrzu. Poza tym bardzo szybko mija mi czas na czytaniu książek właśnie na spacerach przed domem z moim psem, czy też na jakichś porządkach domowych i czynnościach codziennych. Jakieś chwile na obejrzenie jakiegoś fajnego, ciekawego filmu czy programu. Oczywiście przeglądam regularnie wiadomości, które są nadawane najczęściej na Facebooku. Dzień kończę o godzinie 22, naprawdę wyczerpana, padnięta i oprócz tego przede wszystkim ograniczyłam jedzenie, mniejsza ilość posiłków, porcji żywieniowych i duża, duża ilość wody, żeby organizm cały czas nawadniać. Właśnie. Jak pani sobie radzi z tym ograniczeniem jedzenia? Wiele osób obawia się, że po tym okresie kwarantanny przybierze kilka kilogramów. U mnie właściwie wszystko zaczęło się od diety. Kiedy zdiagnozowano u mnie raka, podstawową rzeczą, jaką sobie postawiłam za cel, to wyczyszczenie mojej diety z wszystkich tych rzeczy, które będą mi szkodzić. Wiązało się to z odrzuceniem słodyczy, które bardzo lubiłam, i z ograniczeniem porcji żywieniowych, tak żeby nie obciążać mojego organizmu. Poprzez starty w sportach sylwetkowych nauczyłam się tego, że bardzo ważną rzeczą, aby dojść do formy, jest dieta. Myślę, że stawiam sobie jakieś wyzwania żywieniowe i łatwiej mi je dotrzymywać, jeśli mam jakiś cel. Stąd się bierze ta moja, że tak powiem, samodyscyplina żywieniowa. Oczywiście nie ukrywam, że mam jakieś napady głodu na słodkie czy na jakieś inne przekąski niezdrowe. Trzymam się godzin, żeby nie jeść szybciej niż co 3 godziny. Bo jest to czasami bywa trudne, ale myślę, że im więcej wyzwań sobie stawiamy i realizujemy je, tym większą nam to przynosi satysfakcję. Zawsze właśnie powtarzam moim klientkom, z którymi trenuję, jeśli nie masz możliwości na tak intensywne trenowanie jak dotychczas, no bo można też ćwiczyć w warunkach domowych, ale na pewno nie jest to porównywalne z wyjściem na zewnątrz, to ogranicz jedzenie. I staram się właśnie w tej chwili, jeśli moje zapotrzebowanie kaloryczne i dieta, którą miałam, była około 2000 kalorii,
obcięłam z tego około 500 i teraz jest ona około 1500 kalorii, ale czystego, zdrowego jedzenia. Oczywiście bardzo duże znaczenie ma to, że piję między posiłkami dosyć duże ilości wody. A proszę powiedzieć, jako trener personalny, który w normalnych warunkach tutaj kształtuje też zachowanie, sposób życia, sposób bycia wielu osób, co w tym trudnym czasie odosobnienia radziłaby Pani innym osobom? To znaczy przede wszystkim zrobić sobie taką listę spraw, które będziemy wykonywać dziennie, system wejść w taką rutynę, tak jak u mnie rutyna treningowa. Tak naprawdę czasami bardzo, bardzo po południu nie chce mi się zejść do tej piwnicy i zrobić treningu, ale zakładam słuchawki na uszy, puszczam ulubioną grupę, zaczynam trenować i na przykład z treningu, który zaplanowałam na 40 minut, robi się półtorej godziny. Wychodzę pełna energii. Oczywiście właśnie dzięki takim systemom, że układamy sobie schemat dnia i treningom, czy to siłowym, czy aktywności fizycznej, powoduje, że nasze tętno się dochodzi do wzmożonej ilości przepływu krwi przez cały nasz organizm, łącznie z naszym komórkami mózgu, bo tlen roznosi tlen, bo krew roznosi tlen w tym organizmie. I przychodzą mi do głowy jakieś na to, jak spędzić kolejny dzień. Mam jeszcze nierozpakowaną paczkę nauki języka angielskiego, którą właśnie zamierzam wprowadzić do mojej codziennej rutyny, żeby dziennie przynajmniej 40 minut posiedzieć nad angielskim. Pozdrawiam moją byłą nauczycielkę Monikę z angielskiego, do której miałam okazję jeździć, kiedy była taka możliwość. I tak jak mówię, schemat dnia, aktywność jakakolwiek ruchowa, czy to będzie dziennie po 3 serie 20 przysiadów, czy to będzie nawet stanięcie przy oknie otwartym i powdychanie, jeśli jest to możliwość świeżego powietrza, ułożenie sobie, wierzcie mi, schematu żywieniowego co 3 godziny, co zajmuje bardzo dużo czasu, bo ja kończą mi się 3 godziny, już wiem, że muszę przygotować sobie następny posiłek. Kiedyś robiłam zestaw posiłków na cały dzień, teraz wstaję i godzinę przed każdym posiłkiem muszę go przygotować, tak sobie założyłam na świeżo, więc mam wypełniony dzień od rana do wieczora. Nie nudzę się. I to wprowadza też mnie w lepszy nastrój. Nie ukrywam, że to bada mnie strach i przerażenie, jeśli chodzi o to, co wydarzy się z nami i co będzie. Natomiast no, nie mamy wpływu na to tu i teraz, więc staram się wyciągać z każdego dnia te najpiękniejsze chwile, co też nauczyło mnie wcześniejsza moja choroba i doświadczenia z nowotworem. A brak kontaktu, czy ograniczony kontakt z innymi osobami, jak pani sobie z tym radzi? Ja w ciągu dnia przebywałam z bardzo dużą ilością osób, natomiast tak naprawdę z natury jestem bardzo dużym introwertykiem i uwielbiam spędzać czas sama ze sobą. Naprawdę się nie nudzę. Nawet czasami mój mąż się śmieje, że wyganiam go z mieszkania i muszę mieć dla siebie tych parę godzin, żeby spędzić go sama ze sobą. Dużo czytam ciekawych pozycji związanych z moją pracą. Natomiast uwielbiam, o, na przykład mój pies teraz tutaj właśnie dobiera się do mojej książki, do mojego kryminału. Uwielbiam kryminały, w szczególności norweskie. Teraz czytam Kamilę Läckberg, którą serdecznie polecam. Nie nudzę się, nie ma takiej możliwości. Jeśli myślę, każdy z nas, tak jak powiedziałam, zrobi sobie listę takich zaległych spraw albo rzeczy, które może zrobić i zacząć się uczyć od nowa. Więc jak najbardziej w internecie, tym bardziej jest tyle możliwości, jeśli chodzi o właśnie na treningi, o treningi, które można zrobić w warunkach domowych, o nauki języka, o poznawaniu wszystkich innych rzeczy, na które nie mieliśmy czasu dotychczas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę dużo zdrowia Pani i Pani bliskim. Ja również życzę dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia.